Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj w programie W służbie Bogu i Ojczyźnie mam zaszczyt gościć panią Ewę Szakalicką, reżyserkę filmu Podwójnie Wyklęty. Film opowiada o kapitanie Romualdzie Rajsie, pseudonim Bury. Także to jest wielki bohater, ale też bardzo kontrowersyjna postać. I jeszcze moje pytanie, skąd właśnie kobieta, bo przede wszystkim zwykle historią zajmują się mężczyźni, mają zamiłowanie, jakby też chcą odkłamać te kłamstwa, które są właśnie bardzo często oczerniani nasi bohaterowie. A wiem, że pani bardzo tutaj walczy o godność naszych bohaterów. I jak to się stało, że pani nakręciła taki pomysł, taki film w ogóle, tak kontrowersyjnej postaci, jaką jest kapitan Romuald Rajs z Bury? Witam pana. Witam widzów przede wszystkim. I gdybym zapomniała, to chciałam powiedzieć, że bardzo mi miło, bo po raz pierwszy goszczę tutaj i dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękujemy. Jeżeli chodzi o postać kapitana Rajsa, to oczywiście dla kogo jest to postać kontrowersyjna, dla kogo nie. W mojej ocenie nie jest to postać kontrowersyjna, jest to bohater, na którego jest regularnie prowadzona w tej chwili nagonka. Dlatego ja zawsze staram się tak troszeczkę sprostować to określenie, że postać kontrowersyjna. No bo dla kogo kontrowersyjna? Dlatego kontrowersyjna, ale on nie jest kontrowersyjny, bo to jest bohater, który podjął nierówną walkę w obronie niepodległości Polski. Za Polskę oddał życie. Nie wiemy, gdzie jest pochowany, czyli nie ma grobu, nie ma miejsca kultu, nie mamy możliwości oddawania kultu, prawda? Bo nie ma grobu, tak, może się uda. Miejmy nadzieję. Natomiast stała się rzecz jeszcze gorsza, oczywiście, jeżeli chodzi o naszych żołnierzy, takich wyklętych, niezłomnych żołnierzy, jak kapitan Romuald Rajs, ponieważ o niektórych żołnierzach po prostu starano się zatrzeć pamięć. Czyli zapominano, że w ogóle, czy społeczeństwo, naród miał zapomnieć, że w ogóle tacy bohaterowie byli. I takich wielu jest skazanych na milczenie. Ale z kapitanem Burym zrobiono coś znacznie gorszego. Ponieważ w przypadku takiego zapomnienia o kimś, istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś sobie kiedyś o nim przypomni. A jak przypomni, panie, bohater, światło. Zapomniany bohater. I nagle ten bohater, prawda, jest na świeczniku i wszyscy się interesują, badają, opowiadają legendę, prawda, odtwarzają i tak dalej. Tu chodziło o coś gorszego. Chodziło o zabicie moralnie. Bo legenda, nawet zapomniana, może przez kogoś być wydobyta. A jeżeli się moralnie zabije takiego żołnierza, czyli zrobi z niego bandytę, mordercę kobiet, dzieci, najgorszego bandziora, ludobójcę właśnie, to w tym momencie nie mamy już szansy, jeżeli to jest jeszcze taka propaganda, jaka dotyczyła kapitana Rajsa. Dlaczego ja się... Podwójnie wyklęty. Tak, podwójnie wyklęty. Ja nawet bym powiedziała, że już wielokrotnie wyklęty. Może nawet tak należałoby użyć takiego określenia. Dlaczego ja się tym zajęłam? Po pierwsze, dlatego, że skala nagonki, tego szkalowania kapitana Burego jest tak nieprawdopodobna, że należy się opowiedzieć po którejś stronie. Przychodzi taki moment, że nie można milczeć, bo milczenie to też jest przyzwolenie na zło. Tak. Trzeba mieć odwagę, trzeba zająć stanowisko. Więc ja jako reżyser, zgodnie z wykonywanym... Działacz społeczny, bo też zapomniałam dodać, że pani bardzo tej czynnie działa na chwałę naszej ojczyzny. To oczywiście mi też w wielu sprawach zawodowych pomaga. I tutaj mamy taką sytuację, że trzeba zająć stanowisko. Trzeba stanąć po stronie tego dowódcy, zgodnie z moim wykonywanym zawodem. Wzięłam się za zrealizowanie filmu dokumentalnego. Inne motywy,
Takie właściwie chyba dwa też ważne. Ja bym nie klasyfikowała, który tam jest ważniejszy, który mniej. Ja jestem córką takiego żołnierza. Część mojej rodziny ze strony taty pochodzi z Nowogródczyzny, z województwa nowogródzkiego. Warto pamiętać, że podczas pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej ten poseł, który zaprotestował wówczas przeciwko rozbiorom, był z naszego województwa nowogródzkiego. Z czego ja również jestem dumna, jako że nie jestem tylko dumna bezpośrednio z mojej historii, ale również z wielkich postaci, które z tego województwa... Z tego miejsca, w którym się pani urodziła. Ja się nie urodziłam, tato mój, to jest Rozumiem. Rodzina mojego taty. To jest Nowogródczyzna, to są te tereny nadniemeńskie. I tam mój tato walczył w batalionach nowogródzkich Armii Krajowej. Brał udział w operacji Ostra Brama, czyli tej wyzwalaniu Wilna w 1944 roku w lipcu. Wtedy połączone oddziały Armii Krajowej Wileńskiej i Nowogródzkiej pod dowództwem podpułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego-Wilka wyzwalały Wilno. Po wyzwoleniu Wilna część żołnierzy została aresztowana, część aresztowania unikła i uciekała przez Puszczę Rudnicką. Część uciekała do miejsc, skąd pochodziła. Część próbowała odtwarzać te oddziały akowskie. Mój tato też nie złożył broni. Mój tato był ranny, ale w momencie, kiedy już go szukało NKWD, na początku 1945 roku na sfałszowanych dokumentach przeszedł przez granicę, znalazł się w tej tak zwanej Polsce lubelskiej. Stąd ja już się urodziłam na terenie Polski. Ale ta tradycja, oczywiście tradycja akowska, tradycja tego, że mój dziadek jako tak zwany panok był aresztowany też przez Sowietów, przez rok siedział w więzieniu w Mińsku, żeby go poniżyć, to go przez wieś przeprowadzono na sznurze, miał ręce związane za koniem, tak go prowadzono, żeby właśnie tego polskiego pana ducha poniżyć, tak? Więc to jest tradycja, tak? To, co jest ważne, co się wynosi z domu. I kolejna sprawa to jest taka, ja jestem z Białowieży, ja pochodzę z tamtych terenów, znam panujące tam stosunki i wydawało mi się, że wszyscy je znają, ale kiedy przyszłam do Warszawy na studia, a to jeszcze był koniec PRL-u, to okazało się, że tu jest trochę inna Polska, że tutaj nie ma tej wiedzy na temat tych stosunków, które tam panują. I wiele też jest takich nieprawdziwych, rozpowszechnianych informacji na temat samej Białostoczyzny. To znaczy, chodzi mi o ten ciągle powtarzany taki stereotyp polski pan, prawda, a biedny jakiś białoruski chłop, tam ciemiężony przez każdą władzę, polską, kolejną i tą podziemną, i tą oficjalną. Taki tak panuje stereotyp. Taki panuje stereotyp i on jest rozpowszechniany, bardzo wygodny, z tym się wiążą też roszczenia wobec państwa polskiego, bo jak się jest biednym, uciskanym przez to państwo, to oczywiście to państwo powinno wspierać, dawać przywileje i tak dalej. I to są te motywy, które spowodowały, że ja się zajęłam tą tematyką. To nie jest łatwe. To nie jest łatwy temat, dlatego że skala tej propagandy, która i tych takich różnych nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych w przeróżny sposób, bo to jest tak i w prasie, i w radiu, i w telewizji. Ja nie zdawałam sobie na przykład sprawy z tego, ile powstało reportaży negatywnych o kapitanie Rajsie. Wiedziałam o tym, że w 2002 roku powstał film, to był ironiczny tytuł, Bohater Agnieszki Arnold, który opierał się na relacjach świadków, ale takich dziwnych relacjach. Nie wiem, dlaczego reżyserka tego nie weryfikowała. To jest bardzo krzywdzący film. Może tylko chciała pod jednym kątem pokazać po prostu. To jest tak, to jest taki jednostronny, tendencyjny film. Wiele było zarzutów historyków z IPN-u, jeżeli chodzi o tą warstwę historyczną w tym filmie. Natomiast takim bohaterem uczestniczącym tego filmu Agnieszki Arnold był Surowiak. To był podkomendny kapitana Rajsa, jeszcze z tej partyzantki z tego okresu wileńskiego, ale później również na kontakty utrzymywał z kapitanem Rajsem. Jak się okazało, to jest dość taka świeża stosunkowo informacja.
to był ten, który wydał kapitana Rice'a. Czyli trudno, żeby ten, który go wydał i ma na sumieniu to, że wydał właściwie na śmierć, tak, swojego dowódcę i jego zastępcę, jak się później okazało, Rekina, no, żeby on mówił dobrze, tak, o kapitanie Rice'ie. I ten film był wielokrotnie w telewizji pokazywany. Najbardziej rozpowszechniony chyba materiał. Chyba tak, tak. I Agnieszka Arnold jest taką znaną reżyserką, która tak, której łatwo przychodziło, prawda, akceptacja jej pomysłów, prawda, była taka, bardzo często robiła różne filmy. Natomiast bałam się jednej rzeczy. Bałam się tego, że może być taka sytuacja, jaką miałam parę lat wcześniej, kiedy też broniłam dobrego imienia dowódcy Armii Krajowej, ale tym razem wtedy na Zamojszczyźnie, Zenona Jachymka Wiktora. I wówczas żaden z historyków nie chciał mi udzielić komentarza w filmie. No, film historyczny. Ja uważam, bez komentarza historyka. Tak, oczywiście, film historyczny musi mieć, nie wiem, przynajmniej konsultacje historyków, prawda? No, więc takie trochę no właśnie, były mieszane uczucia. Ale w końcu... Mimo wszystko odważyła się pani. Znaczy, ja się odważyłam, ale odważyli się ludzie, którzy podpisali zgodę na ten film, bo trzeba pamiętać, że ten film Podwójnie Wyklęty został zrealizowany na zamówienie programu pierwszego redakcji Dokumentu. Kierowała redakcją Dokumentu wtedy Ania Ferenc, znakomita reżyserka. I no, dyrektorem wtedy nie pamiętam, chyba był Jan Pawlicki albo już pan Karwowski, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Któryś był szefem, któryś był zastępcą. Ale to akceptacja była tych panów, bo to był program pierwszy. Wyprodukowała to telewizja jako wewnętrzna produkcja telewizji. No niestety film jest pułkownikiem nie od ponad roku. Jeszcze. Tak, od ponad roku jest pułkownikiem. Ja nie chcę wchodzić dlaczego, bo uważam, że tak. Ja z telewizją jestem dość długo związana. Od początku pojawiłam się w telewizji, kiedy powstała telewizja Polonia z racji tematyki, którą się zajmowałam, czyli to jest polska historia, polska tradycja, polska kultura, to co jest od Bogu na wschód. Naturalna rzecz. Czyli ta część Polski, prawda, utracona, zabrana. O której ludzie mało wiedzą, szczególnie o której, właśnie... Oczywiście, bo pilnowano przez całe lata, żeby tej świadomości nie było. W związku z tym ja się pojawiłam dość dawno w telewizji. Różnych ludzi w telewizji spotkałam. I gdybym mówiła źle o miejscu, z którym byłam tyle związana, to by po prostu źle o mnie świadczyło. A dokładnie. Ja jestem wychowana przez dziadków jeszcze w takich pewnych zasadach, które no, jakąś granicę stawiają. I wydaje mi się, że to warto sobie też do serca dzisiaj brać, bo ludzie przekraczają granice. Są dziennikarze, którzy pracowali w telewizji, świetnie zarabiali, żyli z tego, a później nagle stali się takimi zagorzałymi krytykami. Tam są różni ludzie. I byli tacy odważni, bo to nie tylko ja, gdyby nie na przykład Paweł Nowacki, który ogromnie dużo włożył wysiłku w to, żeby przeforsować, prawda, i pieniądze jakieś, bo to oczywiście zgodę podpisano, dano mi połowę pieniędzy, później trzeba było walczyć o resztę i tak dalej. No to są już takie sprawy wewnętrzne, telewizyjne. Zatem wierzymy, że ten film będzie w końcu w telewizji, ja też, tak, bo tak. No, będziemy domagać się tego jako osoby, które po prostu żądają faktów. Mnie najbardziej to ujęło, że pani dostała za ten film 3 nagrody, tak? Tak, odważył się nagrodę dać dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębieski. To jest festiwal filmów dokumentalnych, który odbywa się w Gdyni każdego roku we wrześniu. I dostałam również nagrodę imienia Janusza Krupskiego. To bardzo ważne, bo to ten właśnie szef Urzędu Kombatantów, który zginął w katastrofie smoleńskiej, ale też opozycjonista wcześniej. I dostałam wyróżnienie w tej kategorii głównej nagrody, ale generalnie to był film najbardziej nagrodzony. No niemniej jednak w wiadomościach telewizja nie podała informacji, nie pochwaliła się tym, że film wyprodukowany przez telewizję został nagrodzony, najbardziej nagrodzony na tym festiwalu. Myślę, że to też wiąże się z tym, że zanim jeszcze film został przeze mnie skończony, to już był oprotestowany. Już takie osoby jak pan profesor Łateszonek, taki białoruski historyk z Uniwersytetu w Białymstoku, wiedział, że ten film na pewno będzie zły.
I już właśnie takie listy otwarte pisał i chyba Wyborcza to drukowała. Czyli zaczęło się już robić gorąco, zanim film Zanim film został ukończony został, bo to jeszcze nawet były później zdjęcia realizowane do tego filmu, a już oczywiście inni wiedzieli, że jest zły. No, tak mają. Ja chcę powiedzieć tak, film przełamał pewną narrację w opowiadaniu o kapitanie Rajsie. Było to możliwe dzięki właśnie wsparciu, bo to nie jest tak, że ja jestem jakąś tam wielką reżyserką i wszystko wiem na pewno i wszystko zdokumentowałam, bo nikt nie jest w stanie przy tak ogromnym materiale jak jednoosobowo tego zrobić. To jest oczywiście wsparcie historyków. Ja jestem niezmiernie wdzięczna za taką publikację, która poprzedziła w ogóle powstanie filmu, że odważył się jakby opisać to, co się tak naprawdę stało podczas pacyfikacji tych białoruskich wsi, bo to jest główny zarzut do kapitana Burego, prawda, że on pacyfikował tak te białoruskie wsi. I tutaj muszę powiedzieć, że doktor Kazimierz Krajewski z IPN-u, znakomity badacz. I tak naprawdę prekursor tych badań, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych. Trzeba pamiętać, że chyba nie ma lepszego dzisiaj opracowania o na przykład o Nowogródzkiej Armii Krajowej niż właśnie doktora Krajewskiego, pana Łabuszewskiego, prawda, Wojciecha Muszyńskiego. To są ci historycy, którzy bardzo mi pomogli, a przede wszystkim ta publikacja doktora Krajewskiego z mecenasem Wąsowskim, oni otworzyli już jakby drogę, tak? Łatwiej mi było, bo się mogłam powołać, że jest już inne stanowisko w sprawie Burego. Bardzo wiele złego zrobiła tutaj książka napisana przez Jerzego Kułaka. Jest taka książka Rozstrzelany oddział. Jerzy Kułak to był opozycjonista, który na początku lat 90., przez lata 90., jeszcze kiedy żyli pod komendni Burego, miał okazję z nimi rozmawiać. Kiedy jeszcze nie była znana cała prawda. Wtedy w ogóle o tym jakby nie specjalnie mówiono, dlatego ten Jurek... Kułak cieszy się takim autorytetem, bo on dokumentował historię, wtedy, kiedy oczywiście nie było Dnia Żołnierzy Wyklętych, kiedy to jeszcze ciągle był temat zakazany, a przynajmniej trudny. I wtedy Jerzy Kułak zbierał te relacje i dziwna jest jego postawa w momencie napisania książki, ponieważ jego książka to jest taka książka, która dotyczy trzeciej wileńskiej, czyli tej odtworzonej, trzeciej Wileńskiej Brygady NZW, właśnie którą dowodził kapitan Romuald Rajs Bury. Ta książka porządkuje wiedzę. Tam jest bardzo dużo podanych faktów, chociaż już pewne trzeba było sprostować, bo też tam się pomylił w paru sprawach Jerzy Kułak, ale poza tym, że podaje fakty, porządkuje wiedzę, to wszystkie jego opinie są druzgocące dla kapitana Rajsa. On tam go przedstawia jako jakiegoś takiego z wybujałą, nie wiem, ambicjami jakiegoś człowieka, momentami okrutnego. Wskazuje, że właśnie, że tam wydała Romualda Rajsa bezpiece kijewska. W rzeczywistości Surowiak wydał, że z kolei Bury wydał Rekina. Też się okazuje, że wydał ten sam Surowiak. Wszystko. Tak, i tutaj jakby to zrobiło dużo złego, dlatego że mamy publikację człowieka, który jest z tej naszej, powiedzmy sobie, tej polskiej, narodowej, prawej strony, tak? Jakbyśmy powiedzieli, bo oczywiście, co pisała Wyborcza, co powtarzały tam, prawda, te propagandowe rzeczy, jeżeli to mówią... Prawicowe źródła. Tak, prawicowe źródła, to ludzie są zdezorientowani. To powstaje taki szum informacyjny. I teraz mamy problem, ponieważ niestety i wiele właśnie tych publicystów z prawej strony powtarza tą propagandę komunistyczną. A propaganda komunistyczna, i to jest dość istotne, bo wiele osób zwraca uwagę na to, że ona się rozpoczęła w momencie przygotowania tego procesu pokazowego. Bo trzeba pamiętać tak, kapitan Rajs został skazany na śmierć w procesie pokazowym. O co chodziło? Oczywiście chodziło o to, żeby pokazać tego bandytę, pokazać świadków, pokazać tych ludzi tam skrzywdzonych i w ten sposób nastawiać społeczeństwo negatywnie
do tych żołnierzy, którzy przecież o wolną, niepodległą Polskę walczyli. I tutaj ten proces pokazowy został tak wykorzystany, że wiele tych osób, które z tych wsi ukaranych, spacyfikowanych, wiele z tych osób świadczyło przeciwko kapitanowi Buremu, ale zapomina się o tym, że ta propaganda rozpisała te role. I tutaj rola Buremu została przypisana przez bezpiekę jednoznaczna. To jest bandyta, to jest morderca kobiet, dzieci białoruskich i prawosławnych. Bo dotyczy to tego terenu wschodniej części dawnego powiatu bielskiego, gdzie to jest dzisiaj od Białegostoku na wschód, gdzie na terenach zamieszkuje w większości ludność prawosławna. No i ale też w oddziale białoruska. Burego było mnóstwo prawosławnych. Oczywiście, no dlatego to trochę tak. Jest takie dziwne, prawda, że tutaj zarzuca się mu, że mordował troszkę ze względu na narodowość. Rozegrali. Natomiast ja chcę powiedzieć tak. I proszę, jeżeli mogę oczywiście. Tutaj, ponieważ to jest bardzo ważne. 5 lutego 1946 roku. Co się dzieje? Pamiętajmy, ta tak zwana pacyfikacja wsi białoruskich, ukaranie tych skomunizowanych kilku wsi, odbywa się pod koniec stycznia, na początku lutego, tak? Czyli 3 dni po tej ostatniej pacyfikacji, no bo to jest 29 stycznia, prawda, w międzyczasie też, prawda, są pacyfikowane te wsie troszeczkę bardziej na zachód, czyli tam Szpaki, Końcowizna, Zanie, a też pod Puchałami Starymi są zlikwidowani tak zwani furmani. I to jest ten moment, tych kilka dni, kiedy jest Bury, to jest bardzo ważne, kapitan Rajs wykonuje rozkaz. Wykonuje rozkaz komendy okręgu do spacyfikowania tych groźnych, wówczas skomunizowanych wsi, do ukarania tej ludności i wykonania wyroku śmierci na zdrajcach. To nie była samowola, tylko wykonanie rozkazu. Oczywiście to jest wykonanie rozkazu. I 3 dni po tej akcji kapitana Rajsa, trzeciej Brygady Wileńskiej NZW. Co się dzieje? Zbiera się kolegium propagandy. Kolegium propagandy, w skład którego wchodzą obywatele, wojewoda, prezydent miasta, przewodniczący Rady Narodowej, a nie będę wszystkich wymieniać, ale i partii komunistycznej, a co najważniejsze, nawet Liga Morska, Polskie Radio, prokuratura, Urząd Informacji i Propagandy. Po co się oni zbierają? Trzy dni. Po co się oni zbierają? To się nazywa kolegium propagandy. Czyli rozpisuje się rolę, przygotowuje się tą propagandę. Tak, jak wykorzystać to wydarzenie propagandowo przeciwko polskiemu podziemiu. Otóż jak się? Oni się spotkali po to, mówca w krótkich słowach scharakteryzował przebieg napadu band na wsie powiatu bielskiego. Następnie zaproponował stworzyć komitet pomocy dla spalonych mieszkańców wsi i wszystkim poszkodowanym ofiarom ohydnej zbrodni duchowych pobratymców Hitlera. Jak się przedstawia? Mówca wspomniał, że wśród band było wielu mówiących w języku niemieckim. Dlaczego tutaj się pojawia ten wątek niemiecki? Dlatego, że wówczas nikt nie wiedział, kto napadł na te wsi. Mogę to wykorzystać. Bo trzeba pamiętać, że oddział Burego udawał oddział komunistyczny. Bury, jego zastępca, mieli tam pagony sowieckie, przecież mundury zdobyli wcześniej w Hajnówce, prawda, jak na tych Sowietów napadli. Komendy wydawali po rosyjsku, udawali tą grupę taką operacyjną, prawda, no, wojska tego bezpieki, tego komunistycznego. Żeby przetrwać tam. Nie, oni po prostu udawali celowo. Oni celowo udawali, ponieważ to też pozwalało im zweryfikować pewne informacje, prawda, no bo ludzie inaczej rozmawiają, jak przychodzi podziemie, prawda, a inaczej rozmawiają, jak przychodzi swój, prawda, do komunistów, no tak. Prawda, przychodzi ich wojsko komunistyczne. Oni udawali to wojsko komunistyczne. Nikt nie wiedział, kto napadł na te wsie. I oczywiście kogo wówczas obwiniano? Tego, kogo się najbardziej bała bezpieka. A najbardziej się bała wcale nie podziemia poakowskiego, tylko podziemia narodowego. Narodowych Sił Zbrojnych.
i NSZ. I tak, i proszę sobie wyobrazić, jak to rozpisano te role. Ja tylko przeczytam, już nie będę mówić kto, ale proszę zwrócić uwagę, 3 dni później, co się dzieje? Proponuje przeprowadzić za pośrednictwem partii politycznych masówki potępiające NSZ-owców we wszystkich fabrykach białostockich. Wiec protestacyjny na rynku i wiec w Teatrze Miejskim oraz przeprowadzi zbiórkę pieniężną na rzecz pomocy poszkodowanym. No, jak każdy musi wyjąć ten pieniążek tak. i dać, to już coś do niego tam trafi, tak? Akcja objęła również całe województwo, aby cała Polska dowiedziała się o zbrodniach NSZ-owców, prawda, NSZ-u. No i proponuje ogłoszenie w gazecie, prawda, stworzenie komitetu pomocy. Tak, tam radio było. Tak, proponuje wysłanie do spalonych wsi reporterów, którzy by przeprowadzili wywiad z ocalałymi ludźmi, zbadali straty na miejscu, dokonali zdjęć, ogłosili to w gazecie, aby przy organizowaniu wiecu protestacyjnego zwrócić uwagę na stronę uczuciową, czyli typowa propaganda, przemawianie do emocji, do uczuć, granie na emocjach, tak. Proponuje ofiarować jednodniowy zarobek na rzecz pomocy pogorzelcom. Więc proszę zobaczyć. Na każdej płaszczyźnie zaopiekowali się. Oni rozpisali to. Bardzo profesjonalnie. To jest 46 rok, to jest dokument, to jest protokół zebrania Kolegium Propagandy w Białymstoku z 5 lutego 1946 roku. Autentyczny dokument. Tak, to jest autentyczny dokument z archiwum z Białegostoku. No i tutaj... Ja pozwalam sobie to przeczytać. Ponieważ, żeby bardzo uzmysłowić, wie pan, kiedy się tak naprawdę ta propaganda rozpoczęła? Zdajemy kiedy, sobie skali tej tak, propagandy przede tak, wszystkim. Tak, kiedy postanowiono, ten Bury to ma być nie pozytywny bohater, tylko negatywny bohater. I trzeba ludziom do głowy wbić tą metodą goebbelsowską, kiedy 100 razy powtarzamy tam kłamstwo, prawda, to staje się ono prawdą. I ta propaganda jest... powtarzana cały czas, do dziś. No bo się świetnie sprawdza. No, ona się sprawdza. Trzeba pamiętać, że żyją też jakieś rodziny tych osób, które tam z tych wsi są, które były pacyfikowane. Wiem, że teraz też były przerabiane zdjęcia, też były właśnie. Zdarzyło się, że po prostu były fotokopie. Znaczy zmienione po prostu obrazy, jak tam opowiadał pan Żebrowski był w programie, to mówił, że bardzo często właśnie oryginalne zdjęcia miały, no, były poprzerabiane zwyczajnie. Tak, to znaczy, no fałszowano, tak, oczywiście fałszowano, bo wie pan, jeżeli Kolegium Propagandy podejmuje decyzję, tak, że to jest ten główny wróg, tak, ludu, to jeżeli się podejmuje decyzję, że traktujemy, bo przecież, wie pan, czy im tam chodziło o tą pamięć tych ofiar, czy tych ludzi? Nie, im chodziło o to, żeby wykorzystać instrumentalnie to nieszczęście tych ludzi, tak, czy to wydarzenie, to spalenie tych wsi, tą pacyfikację, do celów politycznych, do celów propagandy. I tak się dzieje do dzisiaj. Proszę pana, dzisiaj do Zaleszan jeździ partia Razem. Wtedy, kiedy przed dniem Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w tym roku, w lutym, z jednej strony były obchody w Hajnówce, właśnie głośno było w mediach o tym, że właśnie, że tak, czuli strasznie po prostu. No, tak. Była nagonka na tak. tych organizatorów, ale proszę pana, z drugiej strony kontrmanifestację zorganizowała partia Razem. I tutaj taki kapitał polityczny na tych pacyfikacjach, na tym wydarzeniu, no, próbuje się budować do dzisiaj. Niestety do dzisiaj. Jeżeli chodzi o tutaj sam mój film, on ma taką narrację spokojną. Ja nie podejmowałam tam tematu tych marszy w Hajnówce, czy jakichś takich... Prawie 80 godzin miałam nagrania. Ja miałam nagrania bardzo kompromitujące dla tych świadków. Ale przyjęłam taką zasadę, że wie pan... Nie po trupach do celu. To znaczy, jeżeli ktoś mi mówił naprawdę rzeczy przedziwne, że Bury kazał warkocze koniom pleść, że dzieci wrzucano w ogień, że jakieś tam dziecko, lufę wsadzono do buci, zastrzelono, nieprawdopodobne rzeczy, które nie miały miejsca. Ja takich informacji nie umieściłam w filmie. Ja przyjęłam taką zasadę, że powinny być takie argumenty spokojne, racjonalne, narracja spokojna,
ponieważ samo opowiedzenie losu kapitana Burego jest najlepszą jego obroną. Jego nie trzeba specjalnie bronić. Wystarczy opowiedzieć o tym, jak walczył, z kim walczył, kiedy walczył, w jakich okolicznościach. Wystarczy opowiedzieć o tym, że oddał za Polskę życie. I tego nie wolno nam zapomnieć. Bo to jest, wie pan, nie rozliczajmy tych ludzi, czy im się akcja udała, czy im się nie udała. Wie pan, niedawno zmarły żołnierz, wspaniały żołnierz w Stanach Zjednoczonych, 90, no prawie setki dożył, Zygmunt Błażejewicz, Zygmunt od Łupaszki. On mówił tak, przecież oni byli religijni, oni rozpoczynali dzień od modlitwy. I Błażejewicz mówił tak, jak szliśmy na akcję, modliliśmy się, bo wiedzieliśmy, że będą ofiary. Że nie tylko zginie ten, kogo mieli zlikwidować, bo miał wyrok pod ziemię, ale też niewinne ofiary. Bo proszę pana, no, w Zaniach na przykład zginęło sporo osób, ale tam mamy tak, mamy samoobronę białoruską, mamy ludzi uzbrojonych i to w maszynowe często karabiny. Zbliżali się partyzanci, tamci zaczęli strzelać, ci odpowiadają ogniem. W związku z czym wywiązuje się walka, jest normalna walka. To są dom obok domu, tamci ludzie chronią się w domach, strzelają z okien. W tych domach, proszę pana, są też kobiety i dzieci. Nikt nie wydawał rozkazu zabijania kobiet i dzieci, ale w trakcie tej walki na terenie wsi, po zmroku, kiedy jest ciemno, kiedy żołnierz nie wie, kto wybiega, jest panika, a tamci są w domach, a tam są też jeszcze inni ludzie, którzy nie strzelają, ale w trakcie tej walki giną. I próba takiego, przepraszam za określenie, no, innymi nie przychodzi na myśl, nie wiem, przyczepienia się do jakiegoś takiego, prawda, takiego jednego wydarzenia i cały czas nagłaśnianie tego wydarzenia, cały czas posługiwanie się tym argumentem i uogólnianiem jakoś, prawda, wykorzystywaniem go do mówienia właściwie o całej działalności, prawda, to jest po pierwsze nieuczciwe. Tak, bo tylko tak, jeden argument jest praktycznie poruszany. Tak, cały czas to się, cały czas te kilka dni się wykorzystuje, a przecież kapitan Rice, jak rozpoczął walkę w 1939 roku w kampanii wrześniowej, przecież był przedwojennym podoficerem, stacjonował w Wilnie, i jak w 1939 zaczął walczyć, no to przecież do 1947, praktycznie 6 roku, dopóki nie wyjechał tam, tak, to walczył. Wspaniał dowódca Ostrej Bramy. Odznaczony Virtuti Militari orderem. To mówi sam za siebie. Proszę pana, dwukrotnie był odznaczony orderem Virtuti Militari. Wybitny bohater. Awansowany, nagradzany. Dowodził samodzielnie akcjami. To pisanie przez Jurka Kułaka, że on samodzielnie nie dowodził. No jak nie, a pod Mikuliszkami przecież nie było Szczerbca. Jeszcze na Wileńszczyźnie Krzyżem była taka Walecki, słynna, tak, słynna bitwa, gdzie właśnie Bury dowodził. Za Ostrą Bramę dostał order Virtuti Militari. Przecież on ze swoim oddziałem, trzecia brygada atakowała w tym najbardziej umocnionym, najgorszym odcinku, nacierała na Wilno od Kolonii Wileńskiej. I tam bardzo dużo zginęło żołnierzy. Bury znalazł się w pewnym momencie, miał przed sobą bunkry, prawda, i Niemców, a z drugiej strony zajechał opancerzony taki pociąg, więc znalazł się w takim kotle i on wyprowadził swoich żołnierzy stamtąd. No, był świetnym dowódcą i ten mój film jest taką opowieścią o żołnierzu z perspektywy jego podkomendy, których jeszcze udało mi się nakręcić wypowiedzi. Też z perspektywy oczywiście historyków, badaczy tematu Michała Ostapiuka, młodego historyka, który pisze biografię kapitana Rice'a. I myślę, że ten moment taki, czy ten proces, który się zaczął od momentu opublikowania artykułów przez Kazimierza Krajewskiego, mojego filmu, który na razie jest takim
obwoźnym filmem, czyli w różne miejsca, gdzie się mnie zaprasza i staram się na tych spotkania autorskie jechać i opowiadać, czy odpowiadać na pytania. No i to myślę, nie zawsze że jest łatwe też, no, bo wiadomo, że prowokacje się zdarzają. Ale zawsze to... się zdarzają, ale nie takie prowokacje przeżyliśmy. Przeżyjemy też. Wie pan, ja w klasie maturalnej za zorganizowanie strajku zostałam ze szkoły wyrzucona i to było w Hajnówce. W klasie maturalnej. Tak, i to było w Hajnówce. Także... Nie jedno pani przeszło już. Nie z takimi panami, które tam przychodzą, dawało się radę. Natomiast oczywiście my jesteśmy zaprawieni, bo my jesteśmy z tego terenu tak zwanego zaboru rosyjskiego, terenu mieszanego narodowo-wyznaniowo, gdzie do dzisiaj bardzo dużo ludności nie utożsamia się z polską państwowością. I to między innymi też powodowało te trudności, z którymi tam zetknęło się polskie. No i też ta akcja, jaką oni przeprowadzili, wiedzieli, że to będzie po prostu bardzo skuteczne, w ten sposób zyskają. To było skuteczne, dlatego że to jest powiedzenie: uderz w stół, a nożyce się odezwą, dlatego że no, rzeczywiście wtedy był popłoch taki wśród komunistów, bo trzeba pamiętać, że z tej wsi Zaleszany bardzo wtedy tacy no, aktywiści, komuniści pochodzili, bo wie pan, tak się określa dzisiaj, że na tej Białostoczyźnie to ta ludność tam wspierała ten reżim. Nie, ona ten reżim tworzyła. Była częścią tego reżimu. Oczywiście, ona tworzyła ten reżim. Przecież z tej wsi Zaleszany, to jeszcze jak operował tam na tym terenie Łupaszka, to przecież wykonali wyrok śmierci na funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z Bielska Podlaskiego. Przecież tam był Bazyli, taki Jakub Bazyluk, który, no nawet tutaj gdzieś, prawda, mam taki dokument, wie pan, gdzie, kim on był aktywny, jest towarzysz Bazyluk, prezes powiatowego zarządu, prawda, tej samopomocy chłopskiej. No tutaj, jak jedzie władza z województwa, to jedzie do tego pana przecież Bazyluka, a on jest skąd? No, a on jest właśnie z tych Zaleszan. W te Zaleszany. To jest taka ciekawa sprawa. Ja często i w filmie o tym mówię, bo ja uznałam, że ponieważ w Warszawie i generalnie w Polsce ludzie do końca nie wiedzą, co to tak naprawdę się na tej Białostoczyźnie działo, dzieje, kto tam mieszka. Połowa prawosławia, tak? Tam wyznaje mniej więcej. Tak, ale wie pan, to jest taki teren specyficzny, jeżeli mogę tutaj tak powiedzieć może pani mówić o tym sobie parę słów, a może nawet więcej. Dlaczego? Bo trzeba zrozumieć, że Białostoczyzna, nasze województwa wileńskie, nowogródzkie, poleskie, a nawet zresztą wołyńskie, to był zabór rosyjski. Prawosławie, nie wszyscy katolicy rozumieją, że prawosławie różni się także tym od katolicyzmu, że głową, zwierzchnikiem Kościoła prawosławnego jest głowa państwa. Czyli w imperium carskim na czele cerkwi stał nie Cary. Żaden tam, prawda, jak u nas papież, tak, czy jakiś tam, prawda, prymas w Polsce, tylko car. Prawosławie było narzędziem rusyfikacji na tym terenie. Było traktowane również przez władzę carską instrumentalnie. Zlikwidowano w 1939 roku kościół unicki. Wcześniej robiono wszystko, żeby pozbyć się w kościele unickim tych wpływów zachodnich, katolickich, jak najbardziej upodobnić to wyznanie do prawosławia. Później ostatecznie zlikwidowano kościół unicki i na prawosławie tych ludzi jakby tak z powrotem, według prawosławnych, to byli, prawda, tam odszczepieńcy, których z powrotem przyjmowano do prawosławia. Proszę pana, w Białowieży w końcu XIX wieku wybudował swoją rezydencję car, ten car Wielkiej Rosji. No to co zrobiono? No przecież jak tutaj car wybudował tą rezydencję, to nie może przecież mieszkać ludność niepewna, a przecież taką ludnością była właśnie ludność polska. W związku z tym
No, wysiedlono tę ludność polską, a zasiedlono jakąś ludnością spod Petersburga. To jest ludność rosyjska. Stąd ta ludność, ona nie miała, tak jak nam się wydaje dzisiaj, no bo dzisiaj mówimy mniejszość białoruska, prawda, na Białostoczyźnie. Ona nie miała tej identyfikacji białoruskiej, tylko ona była po prostu rusofilska. Trzeba pamiętać. Oczywiście, ludzie cara, rosyjscy ludzie. Dalej, przecież po powstaniach konfiskaty polskich majątków. Osadza się kogo? Rosyjskich oficerów. I ten teren no po prostu jest w dużym stopniu zrusyfikowany, a szczególnie właśnie Puszcza Białowieska, szczególnie ze względu na tą rezydencję cara. I ta ludność mieszka tam oczywiście do dzisiaj. No, wie pan, w 62 roku, jak przyjechał Gomułka w Puszczy Białowieskiej, polował i Chruszczow, to delegacja z Hajnówki, tej ludności, udała się do Chruszczowa, żeby przyłączył Hajnówkę do Związku Radzieckiego. Więc ta ludność nie tylko... Nie tylko światło, tak, to oczywiście. Wygląda. Znaczy to chodzi o to, że ta ludność konsekwentnie, ona była rusofilska. Im mentalnie, kulturowo było bliżej do Rosji, do wschodu, niż do nas, do zachodu. No jednak my jesteśmy Słowianami zachodnimi, prawda? Bardziej pod wpływem oczywiście kościoła katolickiego, zachodniego, łacińskiego i tak dalej. I oczywiście to jest konsekwencją tego, są te wybory ludzi później. Bo proszę zwrócić uwagę, że mamy zabór rosyjski, mamy pierwszą wojnę światową, 15 rok. Front niemiecki idzie na wschód, prawda? Imperium carskie się zaczyna cofać. I co robi? Zabiera ze sobą swoich ludzi, demontuje fabryki, tabor kolejowy, mnóstwo tych właśnie wojskowych, prawda, urzędników. Zwija się Imperium Carskie z tego terenu. Zabiera ludzi. To jest tak zwane wychodźstwo. W Polsce się bardzo mało o tym mówi, a to jest klucz do zrozumienia później tego, co się stało w ogóle na tamtym terenie później. Do zrozumienia 1939 roku, kiedy weszła Armia Czerwona. Ponieważ Rosja cofa się, ci ludzie znajdują się w Rosji, w głębi Rosji. 17 rok, zastaje ich tam rewolucja październikowa. Oni biorą w tej rewolucji udział. Wówczas w Moskwie na przykład taki pan spod Bielska Podlaskiego, prawda, tam z Białostoczyzny, na przykład zakłada białoruską gromadę. Oni zakładają komunistyczne partie białoruskie i radzieckie i bolszewickie. Oni biorą udział w rewolucji bolszewickiej. Wielu z nich podczas tego bieżeństwa, tak zwanego wychodźstwa, ginie. Ale po 18 roku Polska odzyskuje niepodległość. 20 rok, prawda, jest później po rozejm polsko-bolszewicki. I ci ludzie zaczynają wracać. Wracają, a tu o! Nie ma Rosji, nie ma Imperium Carskiego. Jest nowe państwo, jest Polska. Jest państwo, z którym oni się nie utożsamiają, nie chcą tego państwa, ale wracają. Czują się, jakby byli u siebie przede wszystkim. No, oni są u siebie, bo oni stąd wyszli, tak? Tylko oni wyszli z innego państwa. To było Imperium Carskie. Tak. A wracają do Rzeczypospolitej Polskiej, tak? Jest inna władza, szkoły polskie. Oni się z tym nie utożsamiają. Proszę pana, tych ludzi wraca według historyków. No tu ja się opieram na tym, co przeczytałam w literaturze, około 800 tysięcy. To olbrzymia ilość. Bardzo. To są województwa wileńskie, nowogródzkie, białostockie, poleskie. Od Białegostoku na wschód szacuje się, że około 80% tych miejscowości było na tym bieżeństwie. I oni wracają, i wie pan, i oni w naturalny sposób stają się tym fundamentem podatnym na agitację. Agitację ciężko było nie wykorzystać tego, tak? Tak, dokładnie. Bo wie pan, bo teraz tak, oni zostają jakby, teraz tak, no mamy na czym budować, tak? W związku z tym, no zaczynają się te ruchy, no nie no, Polska nie, no to niech będzie już jakaś tam białoruska świadomość, tak? To są prawosławni ludzie, więc łatwo jakby kulturowo przynależą do wschodu, tak? W związku z tym tutaj już próbuje się taką agitację białoruską robić, tak? Próbuje się w 20 roku na terenie właśnie tej Puszczy Białowieskiej, niedaleko, tam właśnie, gdzie te Zaleszany były spalone przez Bólego. Dokładnie tam działa oddział tak zwany Czortaj z Kamarocha.
Czorta. Czorta, no tak, tak, tak się, dobre, tak się dobre nazwali. Słowo. Tak się nazwali. No i na czym to polega? Wie pan, i to jest bardzo ważne. Jak można mówić o tym samym z punktu widzenia Polaka, polskiego historyka i z punktu widzenia historyka białoruskiego, prawda? Czy tego tam jakiegoś rusofilskiego? Jedni mówią, no bo oni napadli w Kleszczelach, tam na posterunku policjantów zamordowali, do kościoła nie udało im się wejść, ale napadli na restaurację, zabili właściciela restauracji, zabili jego matkę. No to każdy normalny człowiek powiedziałby, że to jest o podłożu kryminalnym, prawda? To był rabunek. Ale nie, nie, proszę pana, jak pan przeczyta pana profesora Łatyszonka, a to 100 butelek wódki ukradli oczywiście. Jak pan przeczyta profesora Łatyszonka, prawda, czy Jerzego Kalinę, reżysera, no to oni piszą o ruchu niepodległościowym białoruskim, na rzecz odzyskania niepodległości przez Białoruś, tam, czy tam autonomii na tamtym terenie białoruskim. Że to był, państwo polskie się rozprawiło z tymi ludźmi, ponieważ tam 4 osoby zostały skazane na śmierć, wyrok śmierci wykonano, ta partyzantka się skończyła, oni nazywają to właśnie partyzantką, to na terenie Puszczy Białowieskiej, czyli tam, gdzie ta ludność prawosławna, rusofilska, antypolska, ta ludność, która nie utożsamia się z tym nowym państwem, idealny państwem grunt. Polskim. Tak, idealny grunt. I później to biedne tereny, niestety. Również na podatny grunt padają hasła społeczne, hasła rewolucyjne. W 23 roku na tamtym terenie powstaje komunistyczna partia, zaczyna działać Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi. Na tym terenie, mówimy cały czas o tym terenie, gdzie Bury pacyfikował, gdzie Bury ukarał te skomunizowane wsie. Wykonał rozkaz. Tak, bo wie pan, to jest ważne, dlaczego one były skomunizowane, prawda? Trzeba zrozumieć, kto właśnie, tam mieszka. Właśnie, bez historii to w ogóle tego nie da się zrozumieć tak naprawdę, bo teraz to jest czarno na białym tak naprawdę, no i... Dlatego, wie pan, ja również w filmie fragmencik poświęciłam temu właśnie tej genezie, że tam działa Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi. Na tamtym terenie jest 1/3 wszystkich członków Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, w tych Zaleszanach. Działa jaczejka. Jak oni są silni? To jest państwo polskie, proszę zwrócić uwagę. I oni są silni tam. Te jaczejki powstają w tych kolejnych miejscowościach. Orla, Kleszczele, Zaleszany. Wszędzie bardzo podatny grunt. Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi jest partią nielegalną, ale działa znacznie gorsza partia na tamtym terenie komunistyczna, o charakterze komunistycznym, która jest legalna. Ponieważ wówczas... W II Rzeczypospolitej, w polskim parlamencie, mamy koło posłów białoruskich. I powstaje legalna organizacja, która się nazywa tam Białoruska Włościańsko-Robotnicza Gromada. Ruch gromadziański. Ten ruch jest tak silny, że od momentu zarejestrowania tej partii w czerwcu 26 roku, przez pół roku do początku 27 roku, ilość członków szacuje się, że z 12,5 tysiąca wzrosła do ponad 120 tysięcy. No to każdy chciałby, żeby partia tak, w ciągu pół tempie. Roku w takim tempie się rozrosła. Więc podatny grunt. Dlaczego podatny grunt? Bo nie są pierwsze hasła narodowe. Pierwsze hasła są społeczne. Mówi się tak, no zabierzemy ziemię polskim panom, damy Białorusinom. To Białorusin mówi, czy tam miejscowy chłop tak. mówi, no to dawajcie, tak, no to ja tu popieram, prawda, zabierzemy panom, zabierzemy kościołowi, dostanę ziemię za darmo. Później oczywiście są te hasła szkolnictwa, kultury białoruskie, autonomii i tak dalej. I teraz to jest bardzo ważne. To jest oficjalnie działająca partia. Ona została zdelegalizowana później, ale poseł Paweł Wołoszyn jeździ, są wiece. No przyjeżdża poseł z Warszawy, z Sejmu, prawda? I on mówi o tej białoruskości i on mówi o tych hasłach społecznych, prawda? Czyli ta ludność jest poddana tej agitacji. I wybory tej ludności później są w 1939 roku naturalne. My dzisiaj się dziwimy. Jak to jest? Armia Czerwona weszła i nagle... I ma, dostaje listy od miejscowej ludności, prawda, że trzeba zlikwidować tak, tam, wydają po tak, prostu. Policjanta, prawda, polskiego, nauczyciela, księdza i tak dalej. Skąd?
No bo oni już tu byli. Oni z zbieżeństwa wrócili. Kilkaset tysięcy już tutaj ludzi było, którzy tu mieli robić tą rewolucję. I bez skrupułów wydadzą. Oczywiście. I oni już tutaj, Armia Czerwona weszła. To jest konsekwencja jakby, bo my postrzegamy takie, wie pan, ta historia przez to, że... Właśnie, Polska podzielona jest z takiego powodu, bo... No, nie przywrócono nam tej historii, tej pewnej ciągłości historii. Nam tą historię, no jest coś takiego jak polityka historyczna i polityka historyczna za PRL-u była określona, prawda? No to był tam, ja się w szkole jeszcze uczyłam, więc oczywiście uczyłam się historii ruchu robotniczego przede wszystkim, tak? Oczywiście, jeżeli chodzi o tą historię XX wieku. Natomiast te pewne procesy, te kompletnie ta specyfika danego terenu nie jest w Polsce znana. Dana pod uwagę też jakby... Ona nie jest znana, ale ona tłumaczy bardzo wiele. Tłumaczy, dlaczego trzeba było tam ukarać wioski skomunizowane, ponieważ w 1939 roku ci ludzie biorą udział w deportacji Polaków na Syberię. No to jest jawne zło, tam po prostu trzeba było zrobić porządek z tym. Komitety rewolucyjne powstają. Działają grupy partyzantki czerwonej białoruskiej. Ci ludzie biorą udział w tak zwanym zgromadzeniu narodowym, o którym się w ogóle zapomina, że przecież w październiku 1939 roku odbywa się zgromadzenie narodowe w Białymstoku. Delegaci tego zgromadzenia podejmują decyzję, występują do Stalina o przyłączenie tych terenów jako zachodnia Białoruś do Białorusi. A proszę pana, to nie jest takie proste, bo proszę sobie wyobrazić, że tu nie chodziło tylko o Białystok, ale również o Łomżę, również o Zambrów. Przecież to też była kawał to była zachodnia ziemi. Według nich Białoruś. Ona została poprzez ten tak zwany plebiscyt, Zgromadzenie Ludowe, przyłączyło do Związku Radzieckiego. Ci ludzie brali udział, z tych Zaleszan brali udział. W 1933 roku, jak w Zaleszanach była zabawa młodzieży komunistycznej, to policja polska się na nich zasadziła, oni na policję polską napadli i ją rozbroili. Proszę pana, jeżeli oni na to sobie pozwalali, tak się czuli państwie pewnie, polskim, to tak. Jak się czuli, kiedy weszła ich władza ze wschodu, tak. Kiedy weszła władza sowiecka. Oni byli u siebie i oni teraz mogli pokazać, kim oni są i pokazali. Na tamtym terenie. Mhm. Proszę pana, na Białostoczyźnie do dzisiaj nie ma prawie wioski. Nie ma miejscowości, gdzie by nie leżały nieekshumowane, nieodkopane zwłoki polskich żołnierzy. Oni napadali na grupy polskich żołnierzy. Stąd też nie można znaleźć zwłok naszego bohatera, bo na pewno są gdzieś... To jest już inna sprawa oczywiście tych wykonywania wyroków na niezłomnych po wojnie, ale ja mówię o 1939 roku, kiedy miejscowa ludność mordowała. W tych Zaleszanach, proszę pana, prawdopodobnie zamordowano dwóch oficerów. To miejscowa ludność. Jeżeli ta ludność jest taka bezideowa, taka spokojna, taka nikomu nie wadzi, to jak to się działo, tak? Że ci ludzie napadali na polskie oddziały, rozbrajali tych chłopaków, tak? Mordowali ich, gdzieś tam zakopywali w rowach. To jest 1939 rok. Ta ludność dokonuje tego wyboru. I my nie możemy zapominać, kto stoi po której stronie. Nie możemy w historii tak, zapominać. I do dzisiaj, my nie możemy do dzisiaj, my musimy wyraźnie tą granicę czuć, mówić o tej granicy, że tamci są po tamtym. Ta miejscowa ludność dokonała wyboru, ona dokonała tego wyboru dobrowolnie. Nikt tej ludności nie zmuszał. Ważna postać, która wówczas działa, nazywa się Jurczuk spod Hajnówki. Aleksander Jurczuk, który później w Białymstoku strzela, morduje Burego, strzela do Kazimierza Kamińskiego Huzara, morduje Huzara. On wykonuje wtedy wyroki na ochotnika. A kto to był? To był właśnie taki miejscowy przykład. Przed wojną członek Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. W 1939 roku od razu się zaangażował w zgromadzenie, prawda, ludowe, w przyłączanie tej Białostoczyzny, prawda, do Związku Radzieckiego. Pod okupacją niemiecką na tym terenie działa partyzantka sowiecka, zgrupowanie białostockie partyzantki sowieckiej. Ten Jurczuk stoi na czele oddziału imienia Dzierżyńskiego. Na czele tego oddziału napada na polskie rodziny we wsi Sobótka pod Bielskiem Podlaskim. Morduje kobietę tuż przed urodzeniem dziecka. To dziecko żyło jeszcze, udusiło się, prawda? Morduje kobiety, morduje dzieci. Ten Jurczuk w 1944 roku, kiedy ponownie wchodzi tu Armia Czerwona, zostaje milicjantem w Hajnówce,
później jest w urzędzie funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa w Bielsku Podlaskim, a później zostaje funkcjonariuszem więziennictwa w więzieniu w Białymstoku. I on na ochotnika wykonuje te wyroki. Egzekucja. Do niedawna, nie wiem czy jeszcze teraz, do niedawna jego portret tam wisiał z orderami jako wzorowego funkcjonariusza więziennictwa. Takie mam przed nami długa jeszcze droga do odkłamania tej jeszcze rzeczywistości. Jeszcze uważa go za bohatera. Oczywiście. Ta rodzina jego żyje sobie spokojnie. Tej rodziny nikt nie szarpie. Kto dzisiaj wie, kim jest pan Jurczuk? Tak. Ale każdy wie, kto to jest Rajs, prawda? Jego synat również. I w jakiej sytuacji jest syn, rodzina, prawda, kapitana Rajsa, która musi dzisiaj cierpieć jeszcze, prawda, bo ta propaganda ciągle jest żywa i jeszcze niestety nakręcana przez różne środowiska polityczne i nie tylko. I ta wiedza, ta charakterystyka tego terenu, jeżeli chodzi o tą społeczność, taką, dlaczego ona właśnie była podatna na te hasła komunistyczne, dlaczego ona wybierała Związek Radziecki, dlaczego ona w 1944 roku, proszę pana, tam są ponownie pisane petycje do Moskwy, żeby ten teren przyłączyć do Związku Radzieckiego. W dalszym ciągu. No tak, więc w związku z czym, no co mieli ci nasi żołnierze robić? Przecież tam wiedzieli o tym, wiedzieli, które wsie są szczególnie skomunizowane. Proszę pana, relacja jednej z osób później, prawda, podczas właśnie z tych Zaleszan. Co mówi osoba podczas zeznania? Jedno pozwolę sobie tutaj przytoczyć, prawda, jedno z zeznań. Spalenie wsi, 1946 rok, komunista to zeznaje, Łukasz Dymianiuk. Spalenie wsi nie było spowodowane niewykonaniem rozkazu zdania Owsa, ale z uwagi na nienawiść do białoruskiego nasielenia, a także, że w naszej wsi byli członki PPR, którymi był i mój syn. Drugim powodem było, że większość wsi Zaleszany, 100%, podporządkowała się rozkazom państwa. No jakim rozkazom się podporządkowała? W 1949 roku mieszkanka Zaleszan Eugenia Bazyluk, ja za doktorem Krajewskim cytuję z jego artykułu, ale to jest oczywiście ze źródeł z IPN-u. Spalona wieś nasza została tylko z tych powodów, że byliśmy dobrze ustosunkowani do rządu polskiego, jak również do Związku Radzieckiego i wrogo ustosunkowani do band leśnych, ponieważ u nas we wsi było już koło PPR i Samopomoc Chłopska i w ogóle było wsią postępową. Jakim to jest w ogóle tonem komunistycznym napisane? To są te wsie ukarane. One zostały ukarane dlatego, że ci ludzie dokonali wyboru. Wybrali Związek Radziecki. Oni nawet nie wybierali władzy komunistycznej Polski. Oni wybrali Związek Radziecki. Jawny wróg ojczyzny. Oczywiście wybrali tego okupanta. Okupantowi służyli. Donosili. Wydawali. Tworzyli partię komunistyczną. Tworzyli samoobrony białoruskie. Proszę pamiętać, że na Białostoczyźnie mamy początek ORMO. 19 kwietnia 1945 roku wojewoda białostocki wydaje rozporządzenie o tworzeniu wiejskich takich służb porządkowych. Te służby porządkowe miały taki charakter, one na początku miały nie być uzbrojone, ale one miały współdziałać z milicją. Raz w tygodniu miał się taki szef tej wiejskiej grupy spotykać z szefem, z komendantem milicji obywatelskiej i razem działać. Później NKWD rozdało im broń. Powstały samoobrony przecież białoruskie. W końcu Wiźnie, którą pacyfikował Bury, tak? Przecież była, ja to ze źródeł wiem, po białorusku czytam. To są białoruskie źródła, to są ich źródła. Była tam samoobrona białoruska i ta samoobrona białoruska, to, że oni atakowali ludność także polską cywilną, to, że ludność też polska zwracała się o ochronę do podziemia. To, że ta część tych wsi skomunizowanych białoruskich prawosławnych, to ona dokonała wyboru przeciwko Polakom, polskości, państwowości polskiej. Ona nie tylko poparła, ale tworzyła ten system komunistyczny, system represji, system terroru na tamtym terenie, bo z tych wsi właśnie szli
szły osoby do UB. Z tego terenu tak, no. Na całą Polskę można powiedzieć, rozchodziło się. No później w lutym 1946 roku powołano ORMO, no ale ten jakby początek, prawda, takich właśnie współpracy, prawda, takiej z milicją, no, był właśnie na tamtym terenie. I to, ten cały kontekst jest w ogóle pomijany, proszę pana. W ogóle. Pani Arnold nie zająknęła się o tym słowem. Nie mówi się o tym właśnie, o tej ludności, bo trzeba pamiętać oczywiście, że nie mówimy tutaj o całej ludności prawosławnej. Nie mówimy oczywiście o całej ludności białoruskiej. Mówimy o części, o terytorium skomunizowanych wsiach, szczególnie podatnych. Właśnie taka część, to była wschodnia część tego powiatu bielskiego, szczególnie podatna na propagandę komunistyczną. I no. Najbardziej znane chyba słowa na procesie, tak, jakie wypowiedział Bur właśnie, że ja jestem Polak, katolik, a wy jesteście pieski stalinowskie, jakby to najlepiej to tłumaczy i no, całą sytuację. No bo tak jak powiedziałam, no oni przede wszystkim, oni nawet nie popierali władzy komunistycznej, bo była Polska. Oni po prostu bezpośrednio często współpracowali z NKWD. Proszę pamiętać, że jak weszła w 1944 roku tam na ten teren Armia Czerwona, to również zaczęto odtwarzać cywilne władze sowieckie. Bo na początku uważano, że ten teren będzie należał jako zachodnia Białoruś do Związku Radzieckiego. Dopiero później, w lipcu 1944 roku, tam 45 roku no, i później, prawda, dopiero w tym czasie zaczyna tam, no, jest i są ludzie z PKWN-u i zaczyna się tworzyć ta cywilna władza komunistyczna Polska, ale oczywiście przy wsparciu, bo komuniści władzy by nie zdobyli, gdyby nie bataliony NKWD, które tam stacjonowały. Pani Ewo, no trzeba znać historię, żeby móc się wypowiedzieć. Potężny zastrzyk historii. Przede wszystkim mam nadzieję, że dużo młodych ludzi obejrzy nasz odcinek. Wiem, że też pani nakręciła pani nowy film o Katowniach na Pradze. Też wzięłam się za ten temat, ponieważ okazało się, że tutaj stała Armia Czerwona. I to nie było tak, że ona sobie tutaj stała i patrzyła, co się dzieje po drugiej stronie Wisły i czekała, tylko tutaj już zaczął się ten terror, zaczęła się likwidacja polskiego państwa podziemnego. Mam nadzieję, że uda nam się z panią umówić na kolejny program, aby też młodym osobom opowiedzieć o tym bardzo ważnej części naszej historii, właśnie o Katowniach, szczególnie praskiej, szczególnie tutaj w Warszawie. Myślę, że mnóstwo młodych ludzi chciałoby usłyszeć, jak to rzeczywiście było. Odebrano nam i nie przywrócono nam w 1989 roku. Tam trzy błędy popełniono wówczas. Po pierwsze, nie było dekomunizacji, lustracji. I my dzisiaj na Białostoczyźnie, w Hajnówce, do niedawna były osoby z paszportami radzieckimi. Tam, nie wiem, syn kapitana SB, prawda, jest na przykład dzisiaj w służbach. To są jakby całe klany. Nie było tej dekomunizacji, nie było lustracji. Nie było przywrócenia własności. I moim zdaniem taka rzecz najsmutniejsza, ponieważ do niedawna ta Polska nie kończyła się na Bugu. Jeszcze żyją ludzie, którzy są z tamtej Polski, z tamtej rzeczywistości, najstarsi, żyjący. Odebrano nam, nie przywrócono nam tej świadomości, tej idei narodowej, tej Rzeczypospolitej, że my nie jesteśmy takim chłopskim narodem, jakimś etnicznym, prawda? Tylko byliśmy takim narodem państwa, wielkiego państwa, wówczas pierwsza Rzeczypospolita, największe państwo w Europie, które obejmowało różne regiony, gdzie mieszkali ludzie różnych wyznań, różnych narodowości, gdzie to bardzo się między sobą różniło, ale wszyscy byli obywatelami Rzeczypospolitej. I było to gente rutenus nazione polonus, z rodu Rusi, narodu polskiego, gente lituanus nazione polonus, z rodu Litwin, narodu polskiego. On pochodził z Litwy, on pochodził z Rusi, on pochodził z Wielkopolski, z Podola, z Wołynia, ale przynależał do, czuł się Polakiem, prawda? Był Polakiem i to nam odebrano. I dzisiaj jakby nie ma takiej też świadomości, że
że Polska się nie kończy na Bogu, a dla wielu ludzi po prostu się kończy na Bogu. Panie Ewo, moim i Państwa gościem była Ewa Szakalicka, działacz społeczny przede wszystkim, reżyserka filmu, między innymi filmu Podwójnie Wyklęty o kapitanie Romualdzie Rajsie Burym. Także no, olbrzymi szacunek, jest Pani tutaj u nas zawsze mile widziana i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy w tym programie. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i powiem to, co zawsze mówił dla mnie mój tato. Pamiętaj o tym, że oni tam zostali i nie zapomnij o nich. I wszystkich proszę, którzy oglądają ten program, żeby pamiętać o tym, że Polska nie kończy się na Bogu i że po tamtej stronie jeszcze zostali i walczyli też żołnierze wyklęci, ale też zostali ci Polacy, którzy w 1959 roku w spisie powszechnym w Związku Radzieckim prawie 1 400 000 osób podało polską narodowość, a wtedy podać, że się było Polakiem, to był wyrok śmierci. I tylu mamy tam bohaterów i mamy jeszcze tam żyjących Polaków, żeby o tym po prostu nie zapominać. To nie ma nic wspólnego oczywiście z jakimś tam nacjonalizmem ekstremalnym i tak dalej. To jest po prostu miłość do ojczyzny i do narodu. A pani wykonuje swój testament, znaczy testament ojca. Testament taty, bo to jest tak, że tato, że ja kiedyś nie byłam wychowana w ten sposób, że jak czułam się upośledzona, bo nie widziałam tam bajki Andersena czy czegoś, bo tato siadał, to mówił: pójdźcie o dziadki, pójdźcie wszystkie razem za miasto pod słup na wzgórek, tam przed cudownym klęknijcie obrazem, pobożnie zmówcie paciórek. Tato nie wraca ranki wieczorem, czyli powrót taty. Tato znał Mickiewicza, bo my z województwa nowogródzkiego, więc tam oczywiście Mickiewicz był popularny i dzieci wychowywano w ten sposób, że jak tato mi opowiadał, to opowiadał: w głuchej puszczy przed chatą leśnika rota strzelców stanęła zielona, a u wrót stoi straż pułkownika, tam w izdebce pułkownik ich kona. Ja tego się nauczyłam, dlatego że tyle razy mój ojciec recytował mi Śmierć pułkownika, Redutę Ordona, ballady Mickiewicza, Pana Tadeusza. I w ten sposób jakieś to wychowanie przekazał mi. Mój tato nauczył mnie kochać tą ziemię, za którą walczył, ziemię nadniemeńską. I gdzieś ten sentyment we mnie jest, ale też jest poczucie obowiązku, więc nie kończy się tylko na tym, że ja wzruszam się, kiedy tam jadę. Albo nic nie mówię. Tak, albo nic nie mówię, ale tyle, ile mogę, to podejmuję takie tematy i staram się tak, jak mogę. Raz mi to wychodzi, raz nie, ale no, bardzo cieszę się, że mogłam gdzieś jeszcze o tym opowiedzieć i bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu również. Krew żołnierza wyklętego płynie Pani żyłach, także to zobowiązuje i na pewno i legionisty dziadka, także olbrzymi szacunek. I żołnierza AK-owca taty i nas z województwa nowogródzkiego, z którego również pochodził poseł Rejtam. W służbie Bogu i Ojczyźnie. Dziękujemy Państwu i zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję.